Yeah. Jedziesz, Lipiński, jedziesz! Jeszcze trochę! 12 seconds later. Moim marzeniem jest, żeby mieć taki bicek jak Maciek Korzyn, albo przynajmniej Wojtek Troki. Odpowiedni suplemencik już jest, dieta jest, ale może najpierw podsumowanie 11 kolejki Ekstraklasy. No Hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Bo na wszystko ucieknie. To teraz masz 3 sekundy, żeby się otrząsnąć, powiedzieć sobie, dobra, basta, pięścią w stół, idę do przodu i osiągam swój cel. Piątek z Ekstraklasą rozpoczęliśmy w Niecieczy, meczem z Sandecji ze Śląskiem. No i Beniaminkowi udało się zatrzymać tą, wydawało się, powoli rozpędzającą się maszynę Jana Urbana. Bramki strzelili Kolew i Robak, no bo któż by inny. Ale ja chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim na Piotra Celebana, ponieważ to był jego 235. mecz ligowy w barwach Śląska. I to zasługuje na mega szacun. A do tego, uwaga, 58. z rzędu, w którym rozegrał pełne 90 minut. Co ja na to? Hasta la vista, baby. Później mieliśmy widowisko Arka Krakowia. No i właśnie, na Twitterze kibice narzekali, wszyscy narzekali. Oczy od oglądania tego krwawiły. Niektórzy podawali naprawdę jakieś drastyczne przykłady tego, co można zrobić w czasie oglądania tego meczu. Swoje 3 grosze dorzucili też m.in. Bogusław Leśnodorski czy Marcin Duże-P. Matuszewski. Mecz skończył się remisem, czyli Krakowia może cieszyć się z punktu wywiezionego z Gdyni. No bo w końcu nie przegrali, nie? Więc jest się z czego cieszyć. I to by chyba było na tyle. W Gdańsku postawili na totalny eksperyment, czyli bierzemy trenera bez doświadczenia, trochę jak Legia i Romeo Jozak. Gość się nazywa Adam Owen i przynajmniej jego atutem jest to, że ma piłkarsko kojarzące się fajne nazwisko. No i ten świeżak na wejściu pokonuje dużo bardziej doświadczonego Piotra Stokowca. Co ciekawe, to była 8 wygrana Lechii w ostatnich 9 spotkaniach z Zagłębiem, czyli chłopaki z Gdańska mają ewidentnie sposób na miedziowych. Akcja meczu to zdecydowanie akcja braci Paiszao. Defensywa Zagłębia, co oni tam wyrabiali w ogóle? Później było dużo gorzej, mam na myśli mecz Pogoni z Koroną. Myślę, że dużo ciekawsze byłoby oglądanie mnie jedzącego ten przysmak kibica niż oglądanie meczu Szczecinian. Trochę lepiej było w Krakowie, no bo w Krakowie mieliśmy coś takiego jak agresywny, doliczony czas gry, w ogóle what the fuck. No i mieliśmy wielki powrót Mariusza Pawełka. Okazało się, że Pawełek może być wzmocnieniem Jagiellonii. Wiem, dziwnie to brzmi. Sobotnie dokonania naszych ekstraklasowiczów podsumował jeszcze w złośliwy, troszeczkę dla siebie sposób Zbigniew Boniek. Wiecie, na którym piętrze można najczęściej spotkać Michała Probierza? Na 16. A gdzie ma jechać w bok? W meczu Wisły Płock z Termaliką Kazimierz Węgrzyn pomylił Jose Kante z N'Golo Kante. Przepraszam. Poza tym Wisła Płock odniosła 3. zwycięstwo z rzędu. Mecz Górnika Zabrze z Piastem Gliwice zapowiadał się naprawdę fajnie. Skończyło się niesmakiem i grubą kontrowersją, bo Igor Angulo nurkował w polu karnym rywali. Sędzia podyktował za to rzut karny, który hiszpański snajper zamienił na bramkę. Przez całe to zamieszanie jeszcze Jakub Szmatuła dostał czerwoną kartkę i wielu kibiców uważa, że właśnie ta decyzja sędziego wypaczyła wynik całego meczu. Podwójny niesmak, bo na trybunach doszło do chuligańskich wybryków. I ogółem ta niedziela nie była udana dla kibiców Piasta, bo na koniec dostali jeszcze potężną szpilę od fanów Górnika. Czas na cytat 11 kolejki Ekstraklasy. Zgrupowanie reprezentacji Polski. Przyjeżdża Damian Kądzior z Górnika Zabrze. 2 łowców autografów. Jeden pyta, to piłkarz? Drugi, raczej nie.
A na koniec podsumowania El Clasico, derby Polski, czyli mecz Lecha z Legią. I właściwie na tym moglibyśmy skończyć, bo w obecnej formie Legie to grałyby nawet dzieci z Bullerbyn. Dawno nie widziałem tak jednostronnego widowiska w starciu obu tych ekip. Szmat czasu minął, od kiedy Lech w lidze po raz ostatni wygrał z Legią różnicą aż 3 bramek. A co mieliśmy w meczu? Mieliśmy przede wszystkim oprawę kibicowską. Mieliśmy przeraźliwie smutnego Dariusza Mioduskiego, trudno się dziwić. Mieliśmy Jacka Magierę, który był na trybunach stadionu Lecha. To musiało być dla niego straszne doświadczenie, oglądać to na żywca. Mieliśmy jeden celny strzał Legii przez cały mecz i to dość przypadkowy. No a po meczu nie było lepiej, bo trener Jozak próbował błysnąć i błysnął tak, że porównał swoich piłkarzy do dziewczynek. To było dość niefortunne porównanie. Próbował też błysnąć Zbigniew Boniek, który chciał pokazać, że śledzi dokładnie biografię chorwackiego szkoleniowca, ale musiała go poprawić ekipa z Jagiellonii. Właśnie, a propos ekip, to na meczu była ekipa Warsaw Shore. Piotrek Polak i niejaki Ptyś, ale chłopaki chyba byli za Lechem. Więc po meczu pewnie weszło w życie hasło Piotrka: strzelałem gole na boisku, strzelam też na baletach. Bo chyba rozpłakało się nad losem Legii, dlatego musiałem schować się w mieszkaniu, napić gorącej herbaty. A skoro jesteśmy przy Legii, to mam do Was pytanie. Myślicie, że trener Romeo Jozak wytrzyma na stanowisku do przerwy zimowej? Piszcie mi w komentarzach, jestem ciekaw. Teraz czeka nas mała przerwa od Ekstraklasy, niestety. Ale jeżeli subskrybujecie Z Boiska do Sieci i macie fangolową apkę, to na pewno nie będziecie się nudzić. I wkrótce się zobaczymy. Trzymajcie się i dzięki wielkie.